przy okazji nagrywałam się I Love Handmade, taką piękną torebkę dostałam, ale to będzie na dniach. I byłam dzisiaj w Biedrze, bardzo w pracy, poszłam sobie kupić zupę taką gotową i zapiekankę. I kupiłam zestaw, no paczkę, kapsułek do prania. I było za 30 parę złotych, a tutaj jest 60, więc mi się udało, powiem wam, że dobra cena. Więc zabieram teraz do mojej mini pralni i wstawiam pranie, bo kilka mnie czeka. Pokażę wam, co mi się fajnie sprawdza. Tutaj jak wrócę, to zobaczcie, co muszę tak wstawić zmywanie. Muszę ogarnąć te paczki do kartonów, wynieść i tak dalej. Więc trochę tego jest. Przyszła jeszcze dzisiaj do mnie paczka. To zaraz z wami odpakuję i pokażę, co sobie zamówiłam przez weekend. I powiem wam, że jest taka dziwna pogoda, bo jest tak duszno, zbiera się na deszcz, ale nie padało. Mam wrażenie, że zaraz po prostu coś lunie i tak czuję się dzisiaj nijak. Zespięłam włosy, związałam, jak tylko wyszłam do domu i zaraz też zmywam makijaż, bo ja w domu z makijażem nie chodzę. Odczepiam, odklejam rzęsy. Muszę właśnie wrzucić rzęsy do czyszczenia, mam taki nowy płyn. I zmywam wszystko, bo chcę mieć świeżą twarz, nałożyć krem i tyle. Dobra, pranie wstawione, to wam pokażę, co sobie zamówiłam. Już tutaj otworzyłam trochę. Zamówiłam sobie dwie książki od Joli Lewickiej. Ja nie wiem, czy pamiętacie, to znaczy Jolę Lewicką, jest to pierwsza w Polsce brafiterka. Wspaniała osoba, której miałam przyjemność robić włosy z jakieś, nie wiem, 15 lat temu. To jest właśnie Jola ze swoim facetem. I wydała dwie książki, Relation Book i Body Book. I jak chcecie sobie przeczytać fragmenty tych książek, to wejdźcie sobie na lipari.pl. No, Jola oczywiście sprzedaje swoją bieliznę. Bra Fitting jest, dziewczyny działają online na Facebooku. Bardzo fajne live prowadzą właśnie na stronie Lipari. Przenieśli się, bo mieli kiedyś bardzo dużo salonów. Mieli salon w Złotych Tarasach, na Chmielnej i nie tylko. Natomiast wiecie, COVID uderzył i... O, Jola się podpisała. No, znamy się i wiele razy się z Jolą widziałam i robiłam jej włosy, także wspaniała osoba. I Relation Book to nie jest wbrew pozorom tylko o relacjach damsko-męskich. To jest w ogóle, są relacje biznesowe, relacje z pieniędzmi, rodzinne, ze sobą i tak dalej. Także Jola opisuje to na podstawie swoich własnych doświadczeń. W ogóle książka jest przepięknie wydana. Dużo inspiracji. Naprawdę wspaniała książka. Jak przeczytałam, tam chyba 60 stron jest bezpłatnie dostępnych na jej blogu. Możecie sobie przeczytać. To zachciałam mieć całą książkę, bo naprawdę, ja mówię, co ta Jola tak dużo dała? No, syn Joli Łukasz, pamiętam, jak był nastolatkiem, jakie włosy jej robiłam. Pamiętam, właśnie jak zaczęłam czytać i 60 stron przeczytałam, mówię, co, to Jola całą książkę udostępniła niechcący, ale nie, tutaj jest dużo. I słuchajcie, tutaj jest stron, ile tu jest stron, czekajcie. Zaraz, 472, więc gruba książka, pięknie wydana. Wiecie, naprawdę ładnie wszystko tam. I jest jeszcze Body Book, jak zbudować relacje z swoim ciałem. Taka dedykacja. Jola jest w ogóle teraz w Paryżu, bo widziałam właśnie dzisiaj, mam ją znajomych i widziałam. Także o ciele, o relacji z swoim ciałem. To jest troszkę cięższe, ale będę czytać i będę wam dawała znać, jak polecę. Pięknie wydane książki. I tutaj dziewczyny polecają. Pięknie śpiewasz, Rybko. Także, no pięknie śpiewasz, mówię, chwalę cię. Jak ktoś daje pochwałę, to trzeba powiedzieć dzięki, wiem. Nie, trzeba powiedzieć dzięki, tak? Kolejny dzień nagrań i dzisiaj taki piękny makijaż stworzyłam kosmetykami. Możecie zgadnąć jakimi, proszę zgadywać w komentarzu. Którą kolekcją? Z czym wam się to kojarzy? Także przetestowałam całą kolekcję i znowu mam bałagan, mimo że wczoraj tutaj robiłam porządki. Już muszę się pogodzić z tym, że tutaj w kółko będę sprzątać. Idziemy zaraz z Darkiem do banku i zastanawiam się, czy trochę sobie ten makijaż utemperować, jak idę do banku, czy iść właśnie tak. Musimy zajrzeć do notariusza, do banku, załatwić sobie jakieś tam sprawy na mieście. No i później Darek jeszcze będzie coś u mojej mamy montować. I tak, dziękuję wam serdecznie za pozytywny, o jak dobrze widać tutaj ten make-up, serdecznie za tak pozytywny odbiór tatuażu. Oczywiście on jest już bledszy niż był, bo wiadomo, że zaraz po zrobieniu jest taki czarny, a teraz zrobił się taki, wiecie, taki jak ma być, piękny. Co tam, kochanie? Jak myślisz, jak tam, jak ci się mój makijaż podoba dzisiaj? Idziemy do banku, chodź. Idziemy, no to dobra, no to idę w tym makijażu, co zrobić? No nie da się, słuchajcie. 30 parę stopni, nie da się.
Siemano. Wpadliśmy po lody. I lody się. Bluzkę na wyjście na 32 stopnie. Lody się topią, nie? Same. Nie da się. Wow, lecę. No. Idziemy do banku. Musieliśmy być oboje, więc mieć taki czas, taki dzień, kiedy oboje jesteśmy w Warszawie. Macie jakieś aneksy, musimy dostarczyć, pierdoły. Coś tam jakieś, wiecie. Jak to zwykle w banku. Coś tam donieść. Byliśmy na rowerze i było tak gorąco. Zobaczcie mój arabski makijaż do t-shirta i bikersów i koka mojego byle jakiego. Idę zaraz pod prysznic, bo po prostu się mnie leje. I przepadka czy ci Kasi, co? O, jak się cieszę, mała. Dzisiaj był fajny dzień w przedszkolu, bo był... Ja mam umyte ręce, koleżanko. Ja, dzisiaj był fajny dzień w przedszkolu, był dzień, trzeba było przynieść swoje zwierzę domowe, zabawkę, no i dzieci... Co to walizka? Nie wiem, czy ja to walizka, to sąsiadów. Sąsiada, no. Pytałem się sąsiada wczoraj i się okazało, chyba, że sąsiada jeden. Rybko, czy otwieramy paczkę od cioci Kasi? Tu paczka od cioci Kasi, tu na dole zarka do filmu. Będę jutro nagrywała, w ciągu dnia, pewnie od rana. Wstąpiłam do Lidla, pokażę wam zakupy. Wiem, że lubicie. Darek mi tu pomoże. Darek zaraz ucieka na działkę. Darek. Darek pomoże? Tak, proszę Darek, pomóż. Jest okropna pogoda, bo pada deszcz, jest duszno i jest 30 stopni. Po prostu człowiek płynie. To jest niesamowite, po prostu co się dzieje. Dzień dobry. Kto mi tu grzebie? Ja. Zobacz, tylko sobie róż zostawiam, a resztę dałam Hani, całą kolekcję. Hania zadowolona. No. Także Hania przyszła do mnie do biura, bo zaraz się kończą wakacje, więc korzysta. Idziemy sobie dzisiaj na miasto. Madzia jest? Hej, hej. I jest i Hania. I Hania sobie ogląda moje kosmetyki. No, popatrz, co tu mam ciekawego. Zaraz pójdziemy do Sinseya. Zobaczymy, co tam ciekawego, bo Sinseya mamy tam blisko. Słuchajcie, pójdziemy sobie na bubble tea, pójdziemy sobie coś zjeść i spędzimy sobie miło dzień. Przyszłyśmy na miasto. Idziemy. Najpierw pierwszy przystanek to Sinsei. Sinsei, ważne. Hania szuka case'a nowego. Zaraz je coś znajdziemy. Ja popatrzę może jakieś kosmetyki lub jakieś rzeczy do filmu. Zobaczymy, co się będzie działo. No i pójdziemy na jakieś fajne jedzenie. Patrzcie, jaka modna nastolatka tu idzie. Halo, nastolatka? Pokaż swój styl. Jak w tej Warszawce? Fajnie. Tu pizza Hani. Mój burger z serem. A mój z mięskiem. Dziękujemy. Pierwsze w życiu bubble tea. No, próbujemy. Mocno. Oj, słabo. O, udało się. Udało się. No i próbuj. Zobaczymy reakcję. No, nawet dobre. Nawet dobre. A udało ci kuleczkę złowić? O, udało się. Dobra czy nie dobra? Nie dobra? Żelka? Żelek. Dziewczyny już pojechały, Hani nie smakowało bubble tea, ale spędziłyśmy naprawdę miły dzień. Słuchajcie, czy wy to widzicie? Włożyłam tutaj, przetarłam sobie oczywiście płynem do dezynfekcji, tutaj starło mi się make-up, bo jednak nie było aż tak zimno, jak podejrzewałam. Czy wy widzicie mój kolczyk i co o nim sądzicie? Ja kolczyk z nosa wyjęłam jak przed naszym ślubem, czyli 7 lat temu, dobrze mówię? 2014 to 7 lat? 7 lat? 8? Już nie mogę się doliczyć. Nie, od 15 mieliśmy ślub, 7 lat, dobrze. Ale w 2014 jeszcze nosiłam ten kolczyk i nosiłam go od 20 roku życia, także naprawdę dużo. No i właśnie, czy mi pasuje, czy nie? Nie mogę go włożyć dalej, bo zarosła mi dziurka, ale czy waszym zdaniem mi w ogóle pasuje? Bo czuję się mega dziwnie, jak nie ja. Mega dziwnie. Nie wiem, czy bym się jeszcze raz przyzwyczaiła. Także wiecie co, jak mnie coś znajdzie, żeby sprawdzić, czy kolczyk wchodzi, to się uprę. W języku też mam dziurkę, ale już tam nic nie wsadzę, język szybko zarasta. I jeszcze miałam kiedyś tutaj dziurkę, ale to w ogóle mi się nie przyjął i kilka kolczyków mi się nie przyjęło, także chciałam koniecznie zobaczyć, jak to będzie. Chciałam koniecznie, ale mam kolczyk w pępku i pewnie nigdy go nie wyjmę, bo nie podoba mi się, jak mój pępek wygląda bez kolczyka. Tak się przyzwyczajam. Od 18 mam kolczyk w pępku. No, także chciałam wam tylko pokazać, jak wyglądam, no i nie wiem, co sądzicie. Jestem ciekawa, co Darek na to powie. Jak ja już się wybiorę i zrobię zamówienie dla siebie i dla ekipy, bo przyjechałam po kawę mrożoną i po mój McMuffin rzodkiewkowy, który zjadłam w 3 sekundy.
Patrzcie, co się stało. Proszę bardzo. Pół kawy się wylało. Pan mi to podał i to od razu się wywaliło, jak mi to pan podał. Fuck, jaki pech! Także mnóstwo papieru. Jadę do magazynu. Box jest już spakowany. Jest już gotowy do wysyłki, proszę bardzo. Stylizacja box już jest. Jestem z was dumna. To po co ja przyjeżdżam? Chyba was tylko odebrać. Kurczę, przyjechałam do was, wiecie. Nie chcieliśmy się mówić, bo... Tak, przyjechałam. Bateria mi pada. Nie wiem, bateria mi... Bateria mi strasznie słabo trzyma. No, w telefonie? Tak. Bystery, super, że jest Mystery Box. A wiesz, co się stało? Co się stało? Przyjechał pan klucze dostarczyć, a my nie wiemy. A jakie klucze? A to Dariusz zgubił. Dariusz zgubił w Uberze. Rozumiesz? Nieświadomy. To jest tak, spatrzcie, jakby to moja wina była. A czyja? No przecież to nie moja wina. Losu, to jest wina losu, a nie Dariusza. A ty myślisz, że co? Jakbyś ty nigdy w życiu nic nie zgubił. Pochwalić uczciwego ty... kierowcę. No, ja bardzo uważam, że powinniśmy mieć zamek elektroniczny w domu już dawno. Który łatwo można obejść. Nieprawda wcale, nie można obejść. Dobra, koniec tematu. No i mamy przerwę. Darko zamówił sobie... Ogromny makaron. Ja sobie zamówiłam ze szpinaczkiem. A jesteśmy, kochani, tutaj z... Jak to się nazywa to miejsce? Kukuszańska Center. Kukuszańska Ogrody. No powiem wam, że fajna porcja. Ładnie to wygląda. Tutaj porcja dla dzieci, zobaczcie jaka duża. 15 zyla. Dobra? Wystawiłam wszystko dla mojej córy. To jest dla niej prezent na nowy rok w przedszkolu. To nie jest absolutnie do przedszkola, tylko po prostu, żeby miała w domu. Byliśmy wczoraj w Action, byłam w Sinsay, byliśmy w Teddy i takie rzeczy pozbierałam. Także myślę, że będzie zadowolona, jak dzisiaj wróci pierwszy dzień nowego roku szkolnego. No bardzo poważnie. Uczniowie szli, wiecie, elegancko ubrani. Dzieciaki u nas to wiadomo, no, przedszkole, ale też wielkie przeżycie, dużo ludzi. Korki na mieście. Te są słodziaki, zobaczcie jakie. Tutaj mam gumki do ścierania. Oczywiście będzie zabawa nimi. No i biżuteria, coś do malowania, bloczki, coś słodkiego. Tutaj takie w Action fajne kupiłam, mega tanie to było. Trochę crafts, zeszyt z Sky i z Everest, kubek. Ten plecak jest Sinsaya, mogę wam podlinkować jak znajdę. Tam z tyłu takie jeszcze lollipopsy do zamrażania. No, także tak się prezentuje prezent i będzie na powrót Lali czekał. Co przyniósł kurier? Już ci pokazuję, co przyniósł. Pokaż. Ja już opakowałem. Jezu, co to jest? Siemano! Diruriru! To jest ta szafa? Prezent dla ciebie, Karo. Boże, jakie to jest duże! Boże, jakie to jest duże! Ja kiedyś powiedziałam ci, że to chcę, ale nie wiedziałam, że to zamówiłeś. Jakie to jest? Ja rozdam zaraz. Dobra. No, możemy... Jej, jakie to jest duże, gdzie ja to będę trzymać? No, pokaż. I tu się wiesza ten. No, ubranka. I tu się wiesza ubranka i tu się paruje. Zaraz to wypróbuję. Kurczę, gdzie ja to będę trzymać? To jest salombista. A to jeździ? Mogę tym jeździć po pokoju, czy nie bardzo? Jeździ. Tam ma prąd, ale prądem się podłączony. Ale super. Ej, wiecie co, to uprzedzam was, że to nie jest sponsorowane. Ja to sobie sama wynalazłam na stronie gdzieś tam RTV i wysłałam kiedyś do Darka linka. Zaciaśnić blokadę, żeby nie dało się już skurczyć. Jasne. Się powiesić, żeby się... I Daro mi zamówił. Ale kurde, to na święta chyba, drogie, bo to jest bardzo drogie, no właśnie. No dobra, no. Fajne. Zobaczymy, nie? Czy to działa. Piotrek mówi, że jak nam się sprawdzi, to on sobie też kupuje takie coś. Ja nienawidzę prasać. Ale czekaj, nie wynoś mi tego, ja chcę to przetestować. Ja jeszcze muszę tam różne rzeczy rozpakować. A, no to idź. To nie jest wszystko. A. Powiem wam, że trzeba być już w pewnym wieku, żeby cieszyć się z takich prezentów, naprawdę. Takie rzeczy bardziej cieszą niż jakieś torebki. O, jaka jazda, jadę taką starą winą. Kiedyś mieliśmy taką w bloku na moim starym mieszkaniu, takie guziczki z taką dziurką. Słuchajcie, właśnie jadę na spotkanie. Jestem trochę spóźniona, bo długo parkowałam. Dużo ludzi w centrum, 1 września, masakra. Dajcie znać, czy lubicie takie windy, czy się boicie. Takie są bardziej bezpieczne niż te nowoczesne, bo łatwiej z nich wyjść. Sprawdzone info. No chyba, że wszędzie są te kraty, to wtedy może być trudno, ale 2 razy z takiej windy wychodziłam. Jak się zadziałam. O, okej. Okay.
idziemy na wyjście wieczorne. Damesy! Damesy mają wychodne, ale tak naprawdę idziemy na urodziny Kakusi. Już się zbliżamy, Kakus nie wie gdzie idzie. Proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Czy ona już wie? Czy ona już wie, że ona tu wchodzi? Tak, to tu Kakusiu, to tu! No jesteśmy. Jakoś słaba. Jesteśmy w teatrze Sawat. Przyszliśmy na urodziny Kakusa.